Przypomnę ratunku! Córeczką piła, proszę, by babcię odwiedziła. Jest chora, a jej nie mogę zostawić gospodarstwa. Ty szybko zabierz na wydarzenie. W tym koszyczku jest masło i ser. Lepiej wziął tabletki, aspiryny i suszone maliny. Proszki od bólu głowy i oby do zdrowia. Kwas wodny do płukania i maści do nacierania. Nie trać swojego czasu. Idź do babci, do lasu. Idź prosto, tak jak ścieżka. Nie zbaczaj tylko z drogi. Bo nikt klasuje na leśnym pogórku. Uważaj, gdy rozwoju czerwony kapturku. Czeka. A gdzie mieszka babunia kochana? Za polaną, przy
przyszedłem na górko. Thank you.
trzyma czerwoną czapkę w łapie, a przykład taki piękny, to się zajmuje nie o mapu, no i opowiada na wstawie. Weź od wilka. Czy ja dobrze słyszę, czy mnie słuch nie myli, babcia prawie jak sto propozycji. Hej, wilku góry, łap do góry, coś zrobi z babcią i czerwonym kapturkiem, oddała je, bo ci szyję, kulami przyszyję. Już nie oddaję, tylko niech pan ten lufę odsunie, że się mówi ten, że trzeba rzeczkę. O, dość. Złata mieki. Błagam, zjadłem babcię i wnuczkę. Oj, po co ty jechałaś? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, błagam, litości panie gajowy. Oj, dość, nie ma mowy. Będzie dla blizu na łóżkę. Liczę do trzech, a potem... Wyobraźcie sobie, że z paszki wyskoczyły mu obie nienaruszone, a przy tym stanie całkiem przyzwoicie. Babcia nawet uzdrowiona, czerwonego kapciuka chwyciła w ramiona. Jak tylko umiemy, pięknie się kłaniamy.